Witaj. Alina tutaj, z tej strony. Stoję przed moim obrazem, takim bardzo dużym, który po prostu ma 150 na 130 cm. I nastąpiłam właśnie w tej chwili do takiego następnego momentu, gdzie chcę malować bardzo duże obrazy. Na wakacjach spróbowałam to i to mi dało ogromną radość. Ja pamiętam, że na Kunstfach Skolan, czyli na Akademii Sztuk Pięknych, jak zakończyłam, to umiałam tylko malować najmniejsze 70 na 100 cm. Potem życie zmusiło mnie do tego, żeby sprzedawać mniejsze obrazy i jakoś w tej chwili wróciłam do tego i to mnie bardzo, bardzo cieszy. I właśnie stoję przed motywem malarstwa intuicyjnego. Jest taki właśnie wielki, prawda? Jak widzicie. Ja za chwileczkę pokażę motyw, ale namalowałam podmalówkę, dwie podmalówki, bo jedna się suszyła, a druga jest po prostu była przygotowywana. Przy nie będę stać i czekać pasywnie, aż się wysuszy. Pomimo, że to jest akryl z olejem, jak malowałam olejne obrazy, to malowałam pięć jednocześnie, które były rozłożone. To jest malarstwo na płótnie naturalnie. W tym motywie wyszło mi coś fajnego. Jest kobieta tutaj i mężczyzna. Oni się unoszą gdzieś w powietrzu. I mają właśnie, przyszły dwa kruki i ja musiałam, żeby zobaczyć motyw, to ja musiałam, żeby zobaczyć motyw z daleka, to musiałam go pokryć właśnie białą farbą, żeby po prostu nie ginęło w podmalówce. I to jest ciekawe, że właśnie pojawił się najpierw mężczyzna i właśnie ta kobieta i te kruki, które namalowałam właśnie też ciemno-niebieskim kolorem na końcu przyszły. No i przyszedł łabędź. Łabędź, nowy element u mnie, nowy symbol. Bardzo pięknie to mnie ucieszyło. W każdym razie tutaj mam jeszcze jeden element, jeszcze moment jeden, to tutaj jest pusto. W każdym razie nie wiem, co tutaj dojdzie, ale ponieważ chcę już zacząć malować, to po prostu poczekam sobie, żeby jak zacznę malować, to na pewno tam się to pojawi. Czasami w malarstwie intuicyjnym jest tak, że po prostu malując dochodzą pewne elementy. I tutaj właściwie ja szkicowałam właściwie prawie 4, 5, 6 godzin, coś takiego, wczoraj i dzisiaj. Także ten szkic zabiera bardzo, bardzo dużo czasu i właściwie nie emocji, ale koncentracji. I to jest fantastyczne, dlatego że ta podróż z dużym formatem właściwie powoduje, że dostałam nagle pałac, przestrzeń, kosmos. Ja go chcę jakoś zadomowić. Bardzo fajna podróż właśnie, jeżeli chodzi o wzrośnięcie w formacie. W każdym razie, malując ten i oczekując, żeby mi wysekł, to musiałam pokazać Ci, jak narysowałam jeszcze, namalowałam właściwie podmalówkę drugiego obrazu w całkiem innej kolorystyce. I ona tutaj właśnie sobie czeka w drugim pokoju w pracowni na następny etap. Także jak ja będę malować tamto i będzie mi schło, to ja sobie tutaj przyjdę pracować w nim. To jest fantastyczny proces, bardzo głęboki, bardzo podróż jest tak niesamowita dla mnie, że ja zapominam o całym świecie. To jest fantastyczne. W każdym razie dzielę się z Tobą moją radością twórczości. To trzymaj się, na razie, pa!